Piłkarze Legii Warszawa bez przeszkód rozpoczęli walkę o Puchar Polski. W 1/16 finału tych rozgrywek obrońcy trofeum zmierzyli się na wyjeździe z drugoligowym Rozwojem Katowice. Stołeczna drużyna nie miała problemu z awansem do kolejnej rundy Pucharu Polski, wygrywając 3-0. Legia pierwszą bramkę zdobyła już w 16 minucie meczu. Michał Kucharczyk podał do Marka Saganowskiego, który precyzyjnym lobem pokonał bramkarza Rozwoju. 6 minut przed przerwą Michał Kucharczyk znów zaliczył asystę. Tym razem popisał się dokładnym dograniem do Jakuba Koseckiego, który głową skierował piłkę do siatki. Stołeczny napastnik tuż po przerwie celnie uderzył z dystansu i przy minimalnej pomocy Marka Saganowskiego ustalił wynik meczu. Kolejnym przeciwnikiem Legii w rozgrywkach Pucharu Polski będzie Górnik Zabrze. Mecze 1/8 finału zaplanowano na 22 października.